decyzja PiS-u pokazuje, że demokracja parlamentarna staje na krawędzi. Ja rzadko tutaj z tego miejsca i w Sejmie używam takich twardych słów, ale mówię o tym z pełną odpowiedzialnością, pokazując naprawdę najpoważniejszych z możliwych zagrożeń dla nas wszystkich, dla jakości polskiej demokracji, dla istnienia tak naprawdę, bo jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, to na końcu oprócz wielu rzeczy, oprócz niezależności władzy sądowniczej, sędziów, którzy ferują wyroki zgodnie z własnym sumieniem i materiałem dowodowym, na końcu jest to, co jest najważniejsze, jest solą zawsze demokracji. To są wolne wybory i szacunek dla werdyktu, który przynoszą decyzje obywateli. Chcę powiedzieć i wesprzeć, podbić to zaproszenie, które wysyłają przyjaciele z KOD-u o demonstrację, o udział w demonstracji w niedzielę tutaj pod Sejmem o godzinie 15. Będziemy w miarę możliwości wszyscy my z Platformy Obywatelskiej, także na pewno z innych klubów parlamentarnych. To jest ważne, obecność jest potrzebna i pokazanie tego, że nie zgadzamy się na łamanie prawa. W poniedziałek zorganizujemy tutaj w parlamencie, w budynku parlamentu wysłuchanie publiczne. Zaprosimy wszystkie kluby parlamentarnej opozycji, ale zaprosimy przede wszystkim autorytety prawnicze, byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, żeby powiedzieć i pokazać, żeby oni mogli przekazać opinii publicznej dzięki możliwej organizacji takiego spotkania zagrożenie, które dla każdego obywatela, dla każdego Polaka wynika z tej ustawy. A we wtorek będziemy mówić o tym, będziemy także konsultować to z innymi klubami parlamentarnej opozycji. Wspólne zaangażowanie w proces blokowania, paraliżowania procesu legislacyjnego. Czy będzie na posiedzeniu plenarnym, czy na posiedzeniu komisji. Uważam, że to jest wymóg od wszystkich, na wszystkich tych spoczywa odpowiedzialność, żeby zablokować wprowadzenie tego złego prawa. Ponieważ znamy matematykę, ale wiemy, że tylko w sposób spektakularny, pokazując i uruchamiając emocje, także tu w parlamencie i poza nim, będziemy mogli zablokować to złe prawo. To jest koniec etapu, to jest koniec epoki, to jest koniec demokracji w Polsce, dlatego bardzo twardo będziemy stawać tutaj i będziemy po prostu utrudniać wprowadzenie tego koszmarnego prawa. Nie boicie się kolejnych oskarżeń o to, że to będzie pucz? Byliście tutaj z nami 16 grudnia, widzieliście, jak wyglądała organizacja puczu, jak to wszystko się zdarzyło. Mignął mi tutaj poseł Michał Szczerba, bo on był organizatorem puczu wtedy na posiedzeniu Sejmu. Dzisiaj mówię jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Mówię tak, będziemy się do tego przygotowywać. Nie zostawimy tego. Nie zostawimy Polaków sam na sam z sędziami z nadania pisowskich ministrów i Zbigniewa Ziobry. Nie będzie Jarosław Kaczyński urządzał nam demokrację. Nie dopuścimy do dyktatorskich rządów. To jest fundament. Każda współpraca klubów parlamentarnych, ma sens. Patrzę na to przez pryzmat, mówiłem o tym wcześniej, w perspektywie, w procesie dochodzenia do następnych wyborów. Najlepiej wspólna praca parlamentarzystów opozycji, która mogłaby owocować, skutkować powołaniem wspólnego klubu, a potem wspólnej listy, z którą pójdziemy do wyborów, tych samorządowych i parlamentarnych. To ma sens, takie wspólnotowe spojrzenie na rzeczywistość i na wspólne i zagrożenie dla wspólnoty ma sens.